Oj, tak wygląda karkóweczka. Ciao a tutti! Witajcie na moim kanale Kuchni Włoskiej Mangiare Łewki. Dzisiaj zapraszam Was na wspaniałą karkówkę pieczoną z ziemniaczkami i z cebulką w super marynacie. Ale zanim przejdę do przepisu, to Ciebie, jeżeli nie masz subskrypcji, zapraszam do subskrybowania. Kuchnię włoską poznałam 32 lata, jak wyemigrowałam do Włoch. Tam przepracowałam 12 lat w restauracjach w samym centrum Rzymu. Później poznałam fajnego Włocha z Ostii antycznej, Alessandro. Wyszłam za mąż, od 20 lat gotuję dla męża Włocha. A teraz od może 3 lat jestem na YouTubie, dzielę się przepisami z kuchni włoskiej i z kuchni polskiej. No nic, zapraszam Was do mojej kuchni na tą wspaniałą karkówkę, no i zapraszam jeszcze raz do subskrybowania. Nie zapomnijcie zostawić lajka. Andiamo! Tutaj mam 650 gram karkówki. Jeżeli jest więcej osób, to więcej karkówki. Jedna łyżeczka soli, tutaj pół łyżeczki pieprzu ziołowego, jedna łyżeczka tymianku, pół łyżeczki czosnku granulowanego, pół łyżeczki wędzonej papryki słodkiej, jedna łyżeczka suszonych pomidorów i pół łyżeczki słodkiej papryki. To wszystko jest na marynatę, plus użyjemy musztardy takiej brzoskwiniowej, ona po smak ma taki słodki, sosu sojowego i oliwy z oliwek. Wszystkie przyprawy lądują w misce, ale jeszcze tutaj mamy ziemniaczki i cebulę. 5 ziemniaków i 4 cebule. Teraz, tak jak powiedziałam, wszystkie przyprawy lądują w misce w szklanym naczyniu. No i do tego dodamy 3 łyżki sosu sojowego i 5 łyżek oliwy z oliwek. Jeżeli ktoś nie ma oliwy z oliwek, może użyć oleju rzepakowego z pierwszego tłoczenia. No i do tego dodamy 3 łyżeczki właśnie tej musztardy brzoskwiniowej. Wszystkich nowych widzów jeszcze raz zapraszam na mój kanał. Zaglądajcie na playlistę, kliknijcie tam, wejdźcie na jakiś fajny przepis. Ja mam muffinki, mam różne sosy, mam makarony w 15 minut, w ogóle ciasto na pizzę, pizzę, kalcony i tak dalej, i tak dalej. I tam możecie sobie coś wybrać dla siebie. Tutaj już dodaję tą właśnie musztardę brzoskwiniową. Jeżeli takiej musztardy nie macie, to możecie dodać inną musztardę o takim słodkawym posmaku. Jeżeli ktoś chciałby bardziej pikantną, to może dodać papryki ostrej, takiej mielonej ostrej, ale mój mąż nie lubi ostrego, takiego smaku za bardzo. Słuchajcie, teraz kroimy tą karkóweczkę, kroimy plastry o grubości 1 cm, nie rozbijamy. I wszystkie te plastry wylądują w naszej marynacie. Co jeszcze chciałam Wam powiedzieć? Mam grupy kulinarne na moim Facebooku. Zapraszam do tych grup kulinarnych. Pokazujcie swoje przepisy z mojej kuchni czy z Waszej kuchni. Dzielcie się z grupowiczami. Dobrze, wracamy do naszej karkówki. Wrzucamy wszystko, masujemy bardzo dobrze i wstawiamy do lodówki co najmniej na pół godziny. Jeżeli ktoś ma czas, no to niech zostawi na godzinę, a jak już ktoś ma bardzo dużo czasu, to na całą noc. Taką karkóweczkę, ona przejdzie tak smakiem. No teraz właśnie przyłożę tą właśnie folię i wstawiamy właśnie do lodówki. Słuchajcie, karkówka jest w lodówce, marynuje się, a ja Was proszę, nie zapomnijcie zostawić subskrypcji. No a teraz idziemy kroić ziemniaczki i cebulkę. Teraz zabieramy się za cebulę. Cebulę pokroimy w półksiężyce, natomiast kartofle, ziemniaki, jak tam zwał, pokroimy na takie średnie talarki. No i to wszystko właśnie będzie już pod naszą karkóweczkę przygotowane. Piekarnik w międzyczasie nastawiamy na temperaturę 180 stopni, funkcja góra-dół. No i naszą karkówkę właśnie będziemy piec w takiej temperaturze, w naczyniu żaroodpornym, przykryta przez 70 minut,
a po 70 minutach włączymy funkcję tylko grill i będziemy tak podpiekać przez 15 minut. Oczywiście, jeżeli mamy więcej karkówki, no to czas się wydłuży zapiekania naszej karkówki. Teraz tak, na dno naszego naczynia żaroodpornego nic nie kładziemy, żadnych puszczy, tylko cebulkę, ziemniaczki. Nie obawiajcie się, że się przypali, bo tutaj karkóweczka puści swój sok i będzie ok. Teraz ułożymy na to nasze mięsko. Ja tutaj kładę 3 kawałki, bo wiadomo, że mam niedużo tej karkówki, to jest na 2 osoby, no ale w sumie ilość tego mięsa wystarczy na 3 osoby. A wiadomo, jeżeli jest nas więcej, no to więcej tego mięsa. Teraz z powrotem przykryłam cebulką, ziemniaczkami, jeszcze troszkę posoliłam i wstawiam do piekarnika. Po 70 minutach ja tutaj podlewam moje ziemniaczki tym sosem. Włączam funkcję grill i pozostawiam na 15 minut odkryte, żeby tak mi się fajnie podpiekły te ziemniaczki. Oj, tak wygląda karkóweczka. Ja ją teraz wyciągnę i jak tylko troszkę ostygnie, spróbuję i powiem Wam, jak smakuje. Słuchajcie, tak wygląda piękna karkówka. Zapiekana, pieczona z ziemniaczkami, z cebulką przepysznym, marynatą przepyszną. To jest dla mojego męża. Tutaj jeszcze Alessandro Fajbedere zostało, można powiedzieć, na 1,5 porcji, bo ja nie miałam takiej dużej karkówki. Alessandro, nie miałam takiej dużej karkówki, miałam 600 gram, 650, ale Wy zrobicie tyle karkówki, ile jest osobników w domu. Dobra, już się zabieram. O, ja wycinam je kłady tam. Ale. Ale mięciutka, mówię Wam, smaczna. Wrócę po piwo. Nie zapomnijcie zostawić lajka. Zaraz Wam powiem, jak ziemniaczki. Fajne. Cebulka też. Cebulka mięciutka. A maca. Słuchajcie, idę zaraz iść z mężem do pokoju. Zapraszam Was do mojego kanału. Róbcie taką wspaniałą karkówkę. Alessandro, pensi che ti piace? Buonissimo, sì. Myśli o Alessandro, że będzie mu smakować. Jak mi smakuje, to jemu, tylko jemu bez pietruszki. I co powiem, buon appetito, do zobaczenia do następnego przepisu, ciao a tutti!